Dzień dobry wszystkim, przed nami kolejna porcja waszych wyzwań, wykwintnej zabawy, no i waszej kreatywności. Najpierw odsłońmy listę tras. Tak właśnie owa lista wygląda. Teraz wyłonię pierwszą osobę i pierwszą trasę, po której się pościgamy. Zapraszam. A zaczniemy ten odcinek od trasy nadesłanej przez Arkesa. Pierwsza z brzegu i bodajże czwarta przez niego nadsyłana do wyzwań widzów, albo piąta, jeżeli też uwzględniamy odcinek świąteczny, zrobi się zimno i jesiennie. Zaczynamy od czołóweczki, która jest dosyć okazała. Tak, ciemna jesienna, zimna jesienna noc. I już zaczynamy. Traska nie jest zbyt długa. O, okej, już pierwsza rozbitka. Bardzo dobrze. Jeszcze raz. O, tutaj trzeba też w checkpoint trafić. Więc precyzja też jest mile widziana. Okej, dobra, już się chyba orientuję w miarę. Najpierw przejedziemy traskę, zobaczymy jak ona wygląda, później będziemy korygować. O, teraz na lewo. Okej, teraz tędy. Jest nieźle. Okej, oj. Dobra, jedziemy sobie. A, i tu już jest meta. No dobra, no to jeszcze raz sobie przejedziemy. Przejedziemy raz a porządnie. O, może ten. Tak to zrobimy. No już chyba mniej więcej ogarniam. Okej, tu już jest beta. Okej, 25-56. 3 medale na pewno. I nic poza tym. Ale dowiemy się za chwilę, ile ustanowił Arkes na tej trasie. 24,70. No to w sumie byłem blisko, bo obstawiałem 24 sekundy. No, jakoś bardzo dużo nie zabrakło, aczkolwiek no na pewno trzeba będzie trochę wysiłku jeszcze włożyć w nasz przejazd. Aj, no gdyby nie ta latarnia. O, to ładne było. 11. Aj, no kurczę, myślałem, że jakoś przeskoczę te latarnie. No niestety się nie udało. Że jakoś tak przelecę nad nią, ale... Jednak, no, przeliczyłem się. No cóż, tutaj jakoś nie wiem, próbuję za bardzo chyba to ściąć. No dobra, więc zrobimy coś takiego. O, co tu się stało? Kurde, to nie są ewolucje. Panie samochodzie. Aj, no znowu ten sam błąd.
Czyżby to będzie to? Ajajaj. Chyba nie, chyba by to nie było jeszcze. Przejazdu na autora. Ale coś czuję, że to chyba nie będzie łatwy czas do przebicia, te 24,70. Ajajaj, nie wiem, jakoś nie umiem przelecieć obok. Albo może jak chcę za dobrze. Za szeroko, chociaż jest rekord, no w końcu 25,42, ale jednak no do Arkesa jeszcze brakuje sporo. Dwadzieścia pięć, dwadzieścia cztery. Kolejny rekordzik. Więc jesteśmy coraz bliżej zwycięstwa, aczkolwiek wciąż 54. Tak, 54, dobrze liczę. 54 setne jeszcze trzeba znaleźć. No nie będzie to łatwe zadanie na pewno. No ale jeszcze popróbujemy, no. O, już 17. Brzmi całkiem nieźle. Aj, nie poślizg, tylko spowolnił się, no właśnie. No, powiem wam, że trudne to jest. A, prawie się zmieściłem. Może coś z tego? No nie, 25,07. Ja już w tym momencie się poddaję. Muszę pogratulować Arkesowi, ponieważ Arkes po raz pierwszy w wyzwaniach widzów obronił swój medal, więc gratulacje dla niego. Wykręcił naprawdę świetny czas. Sama trasa jest fajna, jest wymagająca i to bardzo wymagająca. Trzeba dużo precyzji włożyć. Aczkolwiek jeden moment mi się zdecydowanie nie podobał, czyli ta latarnia, która jak widzieliście, no pokrzyżowała nieraz plany. Myślę, że tę trasę ocenię na 7 na 10. Niewątpliwie było to spore wyzwanie, zostałem złamany tym razem, ale mamy przed sobą inne trasy, może teraz pójdzie lepiej? Losujemy drugą z nich.
No to teraz pogramy sobie na trasie nadesłanej przez Timpsona. Mamy dalej noc, ale tym razem udamy się na wybrzeże. Welcome to the coast. O, tu już widzę literówkę. Takie mamy intro, dosyć skromne. I nic dalej się nie dzieje, więc pozwolę sobie pominąć. O, i przejść do gry. 57 sekund na złoto, minuta 4 na srebro i minuta 20 brąz. No to przejedźmy sobie. Traska zapowiada się na bardzo spokojną. No, wszak to jest najspokojniejsze środowisko w całej grze, bo poruszamy się tutaj powolnymi i masywnymi autami i z olbrzymią tendencją do ślizgania się. Okej, co dalej mamy? O, będzie skok, niekoniecznie na kasę. A, nie trafiłem. No to jeszcze raz. Ale całkiem fajny klimat jest, to muszę przyznać. Taki nocny. No już nie ślizgaj się, panie. Dobrze, i teraz ten skok niech wyjdzie. No, bardzo dobrze. No nie trafione w 100%, ale jedziemy. Jest finish. O, czy to będzie autor? Tak jest. Jest autorek, także no, zwycięstwo po naszej stronie. No i widzimy, że dosyć niewiele go przebiliśmy, ale zawsze. Fajna mapka, bardzo klimatyczna, aczkolwiek mogłaby być troszeczkę bardziej dopracowana w kilku momentach, a już w szczególności zrezygnowałbym z tego turba mieszanego. No, nie cierpię tego segmentu. Tak samo intro jest dla mnie zbyt skromne i w dodatku z błędem. Ale do reszty nie mam zastrzeżeń. Myślę, że tę trasę ocenię na 6. Mamy jeszcze kilka minut, więc zagramy raz jeszcze, tym razem na którejś z tych trzech mapek. Zobaczmy, na której dokładnie. A wylosowany został Pro Aero. Jego mapka nazywa się Tokyo No... No właśnie nie No Drift, tylko Bez Drift. Jakby nie patrzeć, jest to nawiązanie do pewnej trasy Gravel Guy'a, jaką przechodziłem w jednym ze starszych odcinków tego programu. Wtedy trasa nazywała się Tokyo No Drift, a teraz Tokyo Bez Drift. No to bez driftu podpalmy traskę. Pro Aero prezentuje. O, i koniec. Myślałem, że tu będzie wyświetli się nazwa trasy, ale nie. No dobra, to przejeżdżamy sobie. O, fajne te bloki mieszkalne po prawej stronie. Naprawdę duże są. Ale traska też wygląda na bardzo spokojną. Aczkolwiek tu już dużo turbo jest, więc może być bardzo groźnie. Okej, tu się zorientowałem, że trzeba to tak przyjechać. Teraz swobodna jazda. O, teraz tutaj. No, będziemy to poprawiać zapewne. I skok kolejny. A, na metę już, no proszę bardzo. 49,59. 3 medale. Okej. Bardzo dobrze.
Zobaczmy, ile pro wykręcił. Bardzo mnie to ciekawi. Ile obstawiacie? O matko, 43-23? Jeju, czy tu jest jakiś skrót? Nie, to jest pierwsze, o czym pomyślałem. Że tutaj jest jakiś skrót. Nie, na pewno, bo 6 sekund straty do niego. No, trzeba będzie gdzieś skrócić na pewno, bo no nie wierzę, żebym to tak słabo przejechał. Wydaje mi się, że tutaj należy coś... A nie, tu jest checkpoint. Dobra, czyli chyba tutaj można skrócić. Albo dobra, chyba już wiem. Chyba już wiem, moi drodzy, jak to można by było rozegrać. Teraz pytanie, czy to wyjdzie. No, mam nadzieję, że wyjdzie. Malutka strata, ale jedziemy. I teraz wiemy, że możemy tu sobie ściąć. O, i zobaczcie, 6 sekund, tak. Czyli to jest... Znaleźliśmy skrót. Ale medalu jeszcze nie będzie. 44,08, ale jesteśmy bardzo blisko. No, chyba to zrobimy. Możemy to zrobić. No dobrze, to wiemy już w takim razie, co robić. Teraz pytanie tylko, czy uda się z tego skrótu skorzystać w sposób, który... Znaczy, no jeszcze szybciej po prostu. O, jest troszeczkę lepiej niż poprzednio. Dobra, spadamy. Sekunda 9. No to chyba będzie już wygrana, moi drodzy. Nie, nie ma. 200. Ajajaj. Kurczę, aż taki, już taki pewny byłem, ale coś jednak w końcówce się stało. Prawdopodobnie pojazd... No, znaczy, tak dziwnie trochę wylądował. Może dlatego akurat... No, przejechałem końcówkę odrobinę gorzej. Odrobinę wolniej, ale jednak. No dobra, zróbmy to już. Bo to naprawdę, no... Już myślałem, że poprzednia próba się zakończy sukcesem, naprawdę. No może teraz się uda w końcu. Teraz wszystko od tego lądowania zależy. Tak jest, mamy 100. Udało się. Jemy. No, pachniało remisem, ale nie, 100. Przebiliśmy autora, więc mamy jego medal. Bardzo ciekawa trasa, ze skrótem w dodatku. Wydaje się trochę biedna, ale muszę przyznać, że została dosyć nietuzinkowo ozdobiona, także chwalę. Niemniej sporo wolnej przestrzeni zostało i można by ją jakoś zapełnić albo usunąć. Jechało się spokojnie. Myślę, że tej trasie dam 5,5. Jeżeli pragniesz wystąpić w wyzwaniach widzów, chcesz zobaczyć, jak poradzę sobie z twoją trasą lub chcesz udowodnić swoją kreatywność, zapraszam. Wystarczy śledzić instrukcję, którą widzisz teraz na ekranie. Powodzenia i mam nadzieję do zobaczenia w programie. Dziękuję za oglądanie, dziękuję bardzo naszym graczom. Do zobaczenia w następnym nietuzinkowym odcinku Wyzwań Widzów.